Coś nie zamontowałem! Witaj w kolejnym odcinku A Co My Tu Mamy, czyli standardowo coś tu wspólnie rozpakowujemy. Później możesz to wygrać. Dzisiaj odcinek, w którym rozpakujemy i przetestujemy najciekawsze budziki z Allegro. Oto nasza paczka, w której znajdziemy 3 budziki. No i więcej nie ma co o nim mówić. Po prostu ją rozpakujmy i zapytajmy, a co my tu mamy. Mamy przed sobą 3 budziki. Każdy z nich działa inaczej. Może zacznijmy od tego pośrodku. Nasz Kreatów, jak widzicie, ma kółka. No i budzi nas w sposób bardzo irytujący. Bo oczywiście hałasuje jak każdy budzik, a przy okazji ucieka. Czyli aby wyłączyć alarm, musimy ten budzik dogonić. Nie będzie to moje ulubione urządzenie, ale ja mam problem ze wstawaniem. W telefonie mam co chwilę włączane drzemki, dlatego mój budzik musi być hardkorowy. Ok, przygotowałem też baterię. Wchodzą tu aż 4 cienkie paluszki. Strasznie dużo. Ale musi mieć energię, żeby przed nami uciekać. Włączyła nam się godzina 12. Teraz może nastawimy budzik. Czyli nasz budzik stoi tutaj. Musimy poczekać minutę. Ja sobie jeszcze poczytam instrukcję i zasnę z nudów. Nie spadli, tylko błagam. Jakoś przypominają mi się teraz Gwiezdne Wojny. Jeżeli ustawimy go na podłodze, trochę potrwa, żebyśmy go dogonili. No i myślę, że po takim biegu... Dobra, cicho bądź. Po takim biegu... No już nie zaśniemy. Jak mówi producent, budzik może spać z 30 cm, więc nie ma problemu, jeżeli ustawimy go na szafce nocnej i stamtąd będzie nam uciekał. Gumowe kółka powodują, że nic mu się nie stanie. A przynajmniej do momentu, gdy dobrze nie zakręcimy miejsca na baterię. Dobra, pierwszy z bardzo wkurzających budzików za nami. Teraz czas na kolejny, latający. Samo działanie jest podobne. Alarm wyłączy się, gdy dogonimy nie sam budzik, jak w tym przypadku, a śmigło. To one po włączeniu alarmu odlatuje gdzieś w siną dal i dopiero gdy je znajdziemy i włożymy w miejsce startu, będzie błoga cisza. Tym razem 4 grube paluszki. Okej, okay, 1. Nie, 5! Wow! Okej, okay. Strasznie dużo. Też już jest włączony. Ustawmy alarm. Alarm uruchomiony. Znowu musimy czekać. Coś nie zamontowałem! Oh, fuck! Dobra, Jezu, coś źle zamontowałem. To startuj jeszcze raz. Daję ci ostatnią szansę, żeby dolecieć do góry. 10, 9, 8, 7. Fuck, odleciało! Ja teraz muszę szukać. Hello! O, jest, dobra. Cicho bądź. Jednak działa jakimś cudem. Dobra, tu uruchommy jeszcze raz. Alarm. Strasznie dynamicznie nagrywa się ten odcinek. Ciągle trzeba czekać, żeby się włączył budzik. Come on. Dajesz. Lecisz. Oh fuck. Jest! Dobra. Nie dziwię się, że ten budzik potrzebuje 5 paluszków, bo tak się cały trzęsie wyłączony. Dobra, tego mam już dosyć. Ten dźwięk ma jeszcze bardziej wkurzający niż ten. To śmigło też trudniej znaleźć. Okej, okay, przed nami ostatni budzik, który też jest mega ciekawy. Bo jak widzicie, w ręku mam pistolet. Do tego budzika się strzela. Wszystkie te urządzenia potrzebują niesamowitej ilości baterii. Na przykład ten do strzelnicy wkładamy 4 paluszki. A pistolet potrzebuje 2, tylko jednego mi brakuje. Dobra, chyba wszystko już działa, jak słyszycie. Pistolet wydaje dźwięki wystrzału i spadającej łuski. Teraz sprawdźmy, czy działa strzelnica. Jest tryb treningu. Come on! 3, 2, 1!
wszystko działa. Tryb treningu polega na jak najszybszym strzale w tarczę, gdy pojawi się czerwona lampka. Po odliczeniu mamy kilka sekund. Dwadzieścia siedem setnych sekundy. 26. Dobra, mogę być lepszy. Oczywiście tryb treningu to tylko dodatek, bo najważniejszy punkt to alarm. Zaraz go nastawimy. Jednak potrzebuję instrukcji obsługi. Tu miłe zaskoczenie jest po polsku. Ciekawą funkcją jest opcja nagrania swojego głosu. On będzie nas budził, więc nagrajmy coś. Adam, wstawaj, wstawaj, wstawaj! A później nakarm Jaśka. Adam, wstawaj, wstawaj, wstawaj! A później nakarm Jaśka. Potrzebujemy aż 5 celnych strzałów, żeby to coś uciszyć. Ok, wszystko nastawione. To teraz jak przez dłuższą część nagrywania tego odcinka muszę czekać, aż się włączy. No oczywiście większość osób, które obudzą się w poniedziałek, z pistoletem zrobiliby tylko tyle. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. W ten sposób to wyłączamy. Zobaczmy odległość. Działa. Działa i stay. O, zszedłem do 20! Do 20 setnych! Z końca pokoju! 15 setnych! Patrzcie! Jestem dobry! Ale co zaskakujące, budzik działa z około 3 metrów. Dalej pójść nie mogę. Jeżeli chodzi o cenę tych alarmów, ciężko mi powiedzieć, czy są to gadżety, czy faktycznie alarmy. Alarmem, tak stuprocentowym, moim zdaniem jest ten uciekający. Nie ma tu elementów ruchomych, nic się nie może popsuć. To śmigło, oprócz tego, że jest słabej jakości, to cały się trzęsie. Ta strzelnica jest taka gadżeciarska, do samych strzałów. Tak czy inaczej, te budziki jak zawsze są do wygrania. A co trzeba zrobić, to zasubskrybować mój kanał. Pamiętaj też o dzwonku, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostaw też lajka, no i najważniejsze w komentarzu napisz, jaki jest twój sposób na pobudkę. A może go nie masz i potrzebujesz któregoś z tych alarmów? Za tydzień z waszych komentarzy wybiorę 3 osoby, które otrzymają po jednym wybranym urządzeniu. A jeżeli nie chcecie czekać i chcecie zobaczyć, jakie są budziki na Allegro, macie podany link w opisie. Może w ofertach znajdziecie kolejne ciekawe budziki na kolejny odcinek. Wyślijcie mi je na Facebooku. No i teraz rozwiązanie konkursu sprzed tygodnia. Torbę przypominającą brzuch dostaje Magda Julita i Riki 2000. Gratuluję, odezwijcie się do mnie na Facebooku, a co my tu mamy? Wy też tam wszyscy wpadnijcie. Na tym kanale widzimy się w niedzielę. Wpadnijcie też na poszukiwacze, tam filmy, które podbijają internet. Do zobaczenia. Hej! Idę trenować swoje strzały.